Rozpoczęło się głosowanie w ramach 5. edycji Sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego. Od 9 do 19 listopada można oddać głosy na wybrane projekty. W tym roku do dyspozycji mieszkańcy mają 8 milionów złotych. Od zeszłego roku głosujemy już tylko elektronicznie na naszej stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Mieszkańcy mogą wybrać spośród 140 ponad projektów. Wpisanie danych jest bardzo proste. Najpierw wybieramy projekty, na które chcemy oddać głos. Każdy mieszkaniec dysponuje 3 głosami. Może oddać 1 głos na lokalną strefę konsultacyjną, 1 głos na strefę szkolną i 1 głos na strefę przedszkolną. Następny wpisuje swoje dane oraz numer telefonu, bo to jest bardzo ważne, bo w następnej kolejności, podobnie jak w zeszłym roku, przyjdzie taki SMS potwierdzający oddanie głosu. I procedura głosowania jest zakończona, więc jest ona bardzo prosta, bardzo przejrzysta. Swoje głosy na poszczególne projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy Sosnowca bez względu na wiek. Jeżeli jest osoba niepełnoletnia, poniżej tak naprawdę 16 roku życia, to ten głos jakby musi potwierdzić rodzic, ale dopuszczeni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca. Głosy będą mogły oddać także osoby, które mają ograniczony dostęp do internetu. Na terenie miasta zlokalizowanych jest kilkadziesiąt punktów konsultacyjnych, w których mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy, którzy mają szczególnie trudność, czyli osoby ewentualnie też starsze albo nie mające dostępu do internetu. Są to wszystkie biblioteki na terenie naszego miasta, domy i kluby kultury oraz szereg szkół i przedszkoli, które wyraziły zgodę na to, żeby taki punkt konsultacyjny był zlokalizowany na terenie ich placówki. Liczymy na dużą aktywność sosnowiczan, bo przypominam, że oczywiście te strefy, w których frekwencja jest najwyższa, dostaną taki dodatkowy bonus w postaci tych kwot, które nie zostaną wykorzystane na projekty wygrane. Projekty z tej właśnie najbardziej aktywnej strefy zostaną dodatkowo dofinansowane, podobnie jak w zeszłych latach, więc tak na pewno ta aktywność sosnowiczan jest tutaj potrzebna. Warto pamiętać przy oddawaniu głosów, że do realizacji zadania trafiają te, które oczywiście mają największą liczbę głosów, ale warunkiem dodatkowym jest to, że dany projekt musi uzyskać co najmniej 50 głosów, żeby trafił do realizacji. Budżet obywatelski się sprawdza. Pokazują to liczne inwestycje w mieście. Wybudowaliśmy sporo ciekawych miejsc, sporo placów zabaw. Mamy takie niestandardowe i bardzo oryginalne projekty, pomysły, jak na przykład to miasteczko drogowe za mną. Ale są też bardzo, jakby można powiedzieć, przyziemne pomysły. Kawałek chodnika, droga dojazdowa, więc tych pomysłów zrealizowaliśmy już mnóstwo. No i czekamy na kolejne pomysły mieszkańców i kolejne głosy. 10 listopada, jak co roku, odbędzie się piknik obywatelski. Impreza promująca zadania w budżecie partycypacyjnym. W tym roku zapraszamy do Mediateki naszej Zagłębiowskiej przy ulicy Kościelnej 11. Piknik trwa w godzinach od 11 do 15. Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji i zabaw zarówno dla starszych, jak i młodszych. No i oczywiście autorzy zgłoszonych w tegorocznej edycji zadań będą promować zgłoszone przez siebie projekty, opowiadać z nich, więc też warto się dowiedzieć, jakie zadania zgłosili mieszkańcy, jaką mają wizję, co chcieliby, żeby powstało na terenie naszego miasta. Wszelkie informacje na temat projektów zgłaszanych do tegorocznego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie obywatelski.sosnowiec.pl. Tam też każdy mieszkaniec Sosnowca może oddać swoje głosy w poszczególnych obszarach.